Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, tym wstępem, który dzisiaj za chwilę Wam tutaj przedstawię, rozpoczynamy serię z retinolem. Serię, o którą większość z Was prosi mnie już od jakiegoś czasu. Chcecie poznać fajne kosmetyki, chcecie wiedzieć, jak stosować retinol, więc dziś zrobimy sobie taki ogólny wstęp, a pomału będą pojawiały się nowe filmiki z kosmetykami dotyczące retinol. Jak to w ogóle się zaczęło? Słuchajcie, mamy rok 1937. Paul Carrer i jego współpracownicy otrzymują Nagrodę Nobla za określenie struktury retinoidu. No i mija 12 lat, a retinol staje się powszechnie dostępny do wykorzystywania w sprzedaży, w kosmetykach i nie tylko. My generalnie tak się przyjęło, że powszechnie mówimy retinol na większość substancji, które znajdziemy w kosmetykach. Ale moi drodzy, mowa jest głównie o retinoidach. Dlaczego? Ponieważ retinoidy są to cząstki o działaniu biologicznym, które aktywują receptory retinoidowe. I wyobraźcie sobie, że mamy tak naprawdę w tej chwili ponad 2,5 tysiące substancji, które zaliczamy do retinoidów. Więc jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, a w kosmetykach widzicie tak naprawdę tylko cząstkę tych substancji i takie chyba najbardziej popularne, które możemy znaleźć na rynku. Ale moi drodzy, musicie wiedzieć o tym, że witamina A, czyli retinol, jest to prototyp wszystkich retinoidów. I od tego tak naprawdę się zaczęło, bo na pewno część z Was słyszała o retinolu, retinalu, kwasie retinowym, na przykład izotretinoinie, na przykład o palmitynianie retinalu. No mogłabym tutaj wymieniać, 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 ale musicie sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę wszystko wzięło się od witaminy A, czyli od retinolu. I takie najbardziej aktywne działanie posiadają właśnie retinol, retinal i kwas retinowy. Ale wyświetli Wam się teraz tutaj taka tablica, ponieważ mamy pewien podział retinoidów ze względu m.in. na ich budowę i wyróżnia się retinoidy pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Te, które należą do pierwszej generacji, to są te najbardziej popularne retinoidy, nazywane również naturalnymi. Z kolei retinoidy drugiej i trzeciej generacji to są retinoidy syntetyczne. Co jeszcze powinniście wiedzieć, jeśli chodzi o retinoidy, jeśli chodzi o sam retinol? No i uwaga, wiemy, że retinol należy do grupy witamin hydrofobowych, czyli dobrze rozpuszcza się w tłuszczach, a sama witamina A i jej pochodne przenikają przez naskórek. I ja już kiedyś Wam o tym opowiadałam, jak to jest z przenikalnością retinolu, jeśli chodzi o dostawanie się go do wnętrza naszej skóry. I wiemy dziś, że witamina A, że retinol i jego pochodne są to substancje jedne z najbardziej aktywnych, jeśli chodzi o różnego typu działanie i też bardzo często właśnie sięga się po nie w kosmetykach, bo rzeczywiście przynoszą świetne efekty. Musicie jeszcze wiedzieć o bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o tym, że witamina A niestety posiada słabą stabilność na światło i utlenienie. Dlatego właśnie najczęściej w kosmetykach stosuje się jej pochodne. I też na rynku kosmetycznym znajdziecie bardzo dużo kosmetyków, które właśnie w składach gdzieś tam mają napisane na opakowaniach retinoidy. Bardzo rzadko znajdujemy takie kosmetyki, które posiadają retinal, retinol czy kwas retinowy właśnie ze względu na tę fotostabilność. Ale gdzieś doczytałam w pewnych źródłach, że jeśli już chcecie sięgać po te najbardziej aktywne formy, to warto szukać takich kosmetyków, które korzystają, takich marek kosmetycznych, które wykorzystują m.in. nanotechnologię, czyli zamykają
powiedzmy, zamykają substancje aktywne w liposomach, stosują tutaj, wykorzystują liposomy i dzięki temu, że mamy, wyobraźcie to sobie, że mamy zamknięty retinol w takim liposomie, on nie dość, że dostanie się głębiej do naszej skóry, to jeszcze ma szansę lepiej zadziałać, no i jest chronione właśnie przed tym światłem. Więc może czasami nawet warto poszukać tego typu kosmetyków. Wiem na pewno z doświadczenia, że jedną z takich marek jest między innymi Sysderma, ale również marka Yonel, nasza polska marka, wykorzystuje nośniki przenikania substancji aktywnych, nanodyski, na których umieszcza substancje aktywne, w tym również retinol. No dobrze, to teraz już wiecie, że mamy pewien podział tych retinoidów i jak to jest z ich działaniem. Czy retinoidy syntetyczne działają podobnie jak retinoidy naturalne? No właśnie, jaka jest ta aktywność biologiczna retinoidów i zaczniemy od tych naturalnych. No i moi drodzy, retinoidy naturalne poprawiają funkcję skóry, to wiemy. Poprawiają wytwarzanie białek naskórkowych, pomagają w formowaniu grubszego naskórka, zmniejszają przebarwienia, przyczyniają się do prawidłowego rozkładu melaniny w skórze, pobudzają aktywność fibroblastów, produkcję włókien kolagenowych, przyczyniają się również do wzrostu naczyń krwionośnych. Ale moi drodzy, retinoidy naturalne regulują również nadprodukcję sebum, zmniejszają tendencję do powstawania zaskórników, stosuje się je często w leczeniu trądziku, przy łuszczycy czy raczności, nadmiernej suchości i w rogowaceniu skóry. Pełnią również bardzo dużą rolę w pielęgnacji skóry dojrzałej, czyli mamy tutaj działanie między innymi na zmarszczki. Dlatego też po 25 roku życia często zaczynamy sięgać już właśnie po kosmetyki z retinolem i wprowadzać je do naszej pielęgnacji. A jak jest w przypadku retinoidów syntetycznych? Moi drodzy, retinoidy syntetyczne mają bardzo zbliżone działanie do tych naturalnych i między innymi regulują one procesy rogowacenia i różnicowania keratocytów, hamują aktywność enzymów, które niszczą włókna kolagenowe i elastynowe, poprawiają krążenie w skórze oraz koloryt, normalizują proces złuszczania w przewodach gruczołów łojowych, a co za tym idzie, ograniczają również komedogenezę. Jak sami widzicie, działanie mamy bardzo podobne, chociaż trzeba przyznać, że wydaje mi się, że jednak te drugiej i trzeciej generacji, czyli te retinoidy syntetyczne, są rzadziej wykorzystywane w kosmetyce, a jednak te pierwszej generacji zdecydowanie częściej znajdziecie, czy to w terapiach trądzikowych, czy to w leczeniu dermatologicznym, czy właśnie między innymi w kosmetyce. Często pytacie mnie również o to, jak w ogóle stosować kosmetyki z retinolem, z retinoidami. Że zaczynacie swoją taką pierwszą przygodę z tymi kosmetykami i nie wiecie od czego zacząć, jak je łączyć, jak je stosować. No i muszę tutaj podkreślić, że są pewne zasady wprowadzania retinolu do naszej pielęgnacji, wprowadzania takich kosmetyków do naszej pielęgnacji. Zacznijmy od tego, że na początek warto sięgać po niższe stężenia i zaczynamy od takiego optymalnego stężenia, jakim jest 0,25%, bo jest to naprawdę dobre stężenie na początek właśnie takiej kuracji z retinolem. Później oczywiście z czasem przechodzimy na wyższe stężenia i robimy to, ten początek właśnie naszej pielęgnacji, wprowadzamy takie kosmetyki dwa razy w tygodniu, nie więcej. Dwa razy w tygodniu w wieczornej pielęgnacji przez minimum miesiąc czasu. Jeśli skóra będzie dobrze reagowała na retinol, wtedy możemy zacząć już wprowadzać wyższe stężenie. Jak to robimy? Zaczynamy oczywiście od oczyszczenia naszej skóry, dokładnego oczyszczenia, tonizacji. Następnie czekamy około 20-30 minut i aplikujemy preparat z retinolem. Proste? Proste. Bardzo często też podaje się taką wskazówkę, że jak już nałożycie ten preparat z retinolem, warto dobrze umyć nasze dłonie. I też chciałam tutaj podkreślić, że nakładamy preparat z retinolem cienką, małą warstwę. Nie ma takich badań, które by pokazywały, że jeśli nałożycie sobie grubszą warstwę takiego preparatu na waszą skórę, to on będzie lepiej działał. Wręcz przeciwnie, wiemy o tym, że zbyt duża ilość preparatu na naszej skórze może ją uwrażliwić.
Także zasada jest bardzo prosta. Kiedy zaczynamy stosować retinol, właśnie najlepiej wprowadzać go 2 razy w tygodniu w wieczornej pielęgnacji. No i moi drodzy, oczywiście przy stosowaniu preparatów z retinolem musicie pamiętać o innych kosmetykach, które będą dbały o nawilżenie, natłuszczenie, które będą zawierały emolienty w składzie i będą też dbały o naszą barierę hydrolipidową. I uwaga, kolejna ważna sprawa. W porannej pielęgnacji musi być filtr. Musi być, to jest w ogóle podstawa, dlatego że w związku z tym, że retinol działa na naszą skórę, działa też lekko złuszczająco, odkrywa nowe warstwy naszego naskórka, w kontakcie z promieniowaniem może dojść do przebarwień. Warto o tym pamiętać. Kiedy zaczniecie dostrzegać pierwsze efekty działania retinolu, pamiętajcie, że skóra pracuje w swoim naturalnym trybie mniej więcej 28-30 dni, więc tak naprawdę retinol też musi mieć czas, żeby zadziałać na tą naszą skórę. Nie ma w ogóle takiej opcji, że po jednym użyciu kosmetyku z retinolem powiecie, że skóra wygląda wow i zmarszczki się wygładziły. Nie, to jest proces. Pierwsze efekty zauważycie między 4. a 6. tygodniem stosowania retinolu. Taka kuracja powinna trwać minimum, słuchajcie, 3 miesiące, a najlepiej nawet koło roku. I kolejna ważna sprawa, mniej więcej w 2., 4. tygodniu zaczniecie zauważać też, powiedziałabym, takie skutki uboczne stosowania retinolu, o których zaraz Wam opowiem, co jest zupełnie normalne w przypadku właśnie tak intensywnej i silnej substancji aktywnej. Jakie mogą być te skutki uboczne? I tutaj uwaga, może pojawić się suchość skóry i błon śluzowy. Może pojawić się podrażnienie, rumień, a nawet wrażliwość skóry na dotyk, wzmożona potliwość czy stany zapalne spojówek, zaburzenia wzrostu włosów i ich wypadanie, nadwrażliwość oczu, łzawienie, pieczenie i suchość skóry wokół oczu. Też bardzo często gdzieś w komentarzach piszecie mi, że na przykład zaczynacie stosować jakiś kosmetyk z retinolem, na przykład krem pod oczy i na początku jest wszystko ok, a nagle po pewnym czasie widzicie, że skóra jest bardziej przesuszona, że pojawia się jakieś łzawienie, nie podoba Wam się ten efekt, ale musicie go niestety przetrzymać, bo to jest efekt tymczasowy i taki właśnie jeden z tych skutków ubocznych stosowania retinolu. Oczywiście to wypadanie włosów czy zapalenie spojówek będzie występowało częściej w przypadku doustnych kuracji, gdzie stosujemy retinol lub też specjalnych preparatów, na przykład w leczeniu trądziku. Także miejcie na uwadze te skutki uboczne, czyli tą przesuszoną skórę, te podrażnienie, widoczne złuszczanie, rumień, ale tak jak wspomniałam wcześniej, stosując preparaty z retinolem, pamiętajcie, by dodatkowo też wzmacniać barierę ochronną skóry i stosować odpowiednie w tym kierunku preparaty. Jeśli nie wiecie jak, to przypominam, na moim kanale już jest taki filmik. Na podsumowanie dzisiejszego filmu jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż bardzo często pytacie mnie, z czym nie łączyć retinol. Zaczynacie Waszą kurację z retinolem i jak teraz dobierać te preparaty z retinolem, skoro już macie jakieś inne kosmetyki z substancjami aktywnymi, jak działać? No i uwaga, moi drodzy, kwasy. Kwasy, o których już rozmawialiśmy kiedyś. Czy możemy stosować kwasy, stosując również retinol? Kwasy AHA, BHA. Moi drodzy, możemy stosować kwasy, ale nie równocześnie, bo retinol nie lubi towarzystwa kwasów. Więc jeśli na przykład stosujemy preparat z retinolem, załóżmy w poniedziałek, no to wtedy na przykład w środę możemy wieczorem sięgnąć po preparat z kwasem. O, jeśli na przykład stosujecie płyny złuszczające, to nie stosujcie ich bezpośrednio przed użyciem kosmetyku z retinolem. To jest bardzo prosta zasada, zawsze musi być jakaś odległość pomiędzy tymi substancjami. Możecie je stosować razem, ale nie bezpośrednio. Retinol i witamina C. Moi drodzy, jak najbardziej, możecie stosować witaminę C i łączyć ją z retinolem. Na przykład w porannej pielęgnacji używacie kosmetyk z witaminą C, a w wieczornej pielęgnacji używacie kosmetyk z retinolem. Ale uwaga, retinol nie lubi połączenia z kwasem askorbinowym. Znowu tutaj mamy kwas. Inne formy witaminy C, jak najbardziej. Retinol i peptydy, jak najbardziej tak.
Retinol i kwas hialuronowy? Nie ma żadnych przeciwwskazań? Jak najbardziej tak. A retinol i niacynamid? Oczywiście, dlatego że niacynamid jest substancją, która łagodzi skutki uboczne retinolu. Ale jest inna substancja, której absolutnie nie wolno łączyć z retinolem, a jest to nadtlenek benzoitu. Te dwie substancje automatycznie się wykluczają. Dzisiaj za nami taki krótki wstęp, jeśli chodzi o retinol w kosmetykach, ale muszę tutaj podkreślić, że przejdę jeszcze do omawiania retinoidów w kuracjach trądzikowych, kuracjach dermatologicznych, bo to też jest bardzo ważna sprawa. No i oczywiście później też przejdziemy sobie do omawiania fajnych kosmetyków z retinolem, z witaminą A, z jej pochodnymi, które są godne tego, żeby w nie inwestować w różnych cenach, z różnych półek, tak jak zawsze u mnie tutaj na kanale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!